Bosowskiego w Szkole Miasta Rozwoju. Tak, poproszę o kilka słów komentarza do dzisiejszego spotkania trenera zespół Łódź. Uważam, że no ten mecz w pierwszej połowie weszliśmy bardzo ciężko w mecz. I nie wiem, czym to jest spowodowane, bo już sobie parę słów na gorąco powiedzieliśmy w szatni, ale musimy przeprowadzić jakąś większą analizę, bo już chyba szósty prezent dajemy przeciwnikowi na samym początku gry. No sami wiemy, w jakim my jesteśmy w momencie jako drużyna, jako klub i te punkty na pewno cieszą. Jeżeli chodzi o dalszą naszą przyszłość, to wiadomo, że mamy w sobie bardzo dużo pokory i dalej będziemy ciężko pracować, żeby rozwój na tym szczeblu centralnym został. Musimy to naprawdę przeanalizować, bo wszystkie punkty, które zdobyliśmy, to zdobyliśmy z drużynami no, dużo wyżej notowanymi, które naprawdę walczą o stopień wyżej, czyli o pierwszą ligę. I z Widzewem też prowadziliśmy 1-0, a przegraliśmy u siebie ze Skrom, z Bełchatowem w doliczonym czasie. Ostatnio też nam się nie powiodło, przegraliśmy ze słabym zespołem i dlatego no rozdajemy prezenty. No nie wiem, tak wygląda, że no wszyscy wiedzą, co mają zrobić, ale w ciągu 10 minut tak się staje, że przegrywamy 1-0 i później gonimy w wyniku. Dzisiaj też zobaczyliśmy, jak dużą rolę spełnia do nas Marcin Kowalski. No zobaczmy, jak on jest na boisku, a nie mamy Tomka Wróblegałeckiego, nie mamy w bramce. Gola, także tutaj to na pewno też Kowalowi te 3 punkty za to, jakim jest człowiekiem i że z takiej ciężkiej sytuacji po prostu znowu jest na boisku, bo mówię, to jest taki pozytywny wariat. No ja mówię, jakbyśmy mieli takich samych ludzi w życiu i w sporcie, to polska piłka by była na pewno na wyższym poziomie niż jest. Dziękuję bardzo. Inne pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo. Dziękujemy.